Viktor Frankl spędził 3 lata w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Stracił tam praktycznie wszystko, oprócz jednej rzeczy – tego, kim był. Człowiek w poszukiwaniu sensu to piękna, ale zarazem przerażająca historia, z której możemy wyciągnąć parę lekcji. Lekcja pierwsza. Droga do zbawienia człowieka wiedzie poprzez miłość i sama jest miłością. W obozach koncentracyjnych więzień musiał zająć czymś myśli. Wielu z nich kierowało się miłością. Jeden z więźniów chciał przetrwać to piekło z miłości do swojego dziecka, inny zaś chciał dzielić się swoją wiedzą. Kiedy po raz pierwszy przekroczył bramę obozu, kazano mu pozbyć się wszystkich wartościowych rzeczy. Wiktor miał wtedy przy sobie swoją nieopublikowaną książkę, której za wszelką cenę nie chciał porzucić. Niestety, musiał to zrobić. Przez cały pobyt w obozie próbował na skrawkach papieru odtworzyć myśli przewodnie swojego dzieła, żeby po wyjściu przepisać książkę na nowo. Lekcja druga. Poczucie humoru jako broń przeciwko rozpaczy. Nawet w tak skrajnych warunkach, jakie panowały w obozach koncentracyjnych, wśród więźniów dało się zaobserwować poczucie humoru. Poczucie humoru pozwala człowiekowi zachować dystans i daje możliwość choćby na chwilę przełamać negatywny wzorzec. Wiktor starał się rozwijać poczucie humoru we współwięźniach, prosząc ich, aby wymyślali zabawne anegdoty. W obozie posiłki były bardzo skąpe. Zupa, którą dostawali więźniowie, była bardzo wodnista, a jeśli ktoś miał szczęście, dostał porcję z dna kotła, czyli trafiły się mu ziemniaki lub groch. Wiktor opowiadał więc, jak zabawnie by było po wojnie błagać żonę o porcję z samego dna kotła. Idąc tym tropem, następnym razem, kiedy zbijesz szklankę, nie katuj się, a spróbuj zaśmiać się z tej sytuacji i ze swojej niezdarności i może nawet kontempluj wymianę naczyń na gumowe. Lekcja trzecia. Chyba moja ulubiona. Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego, ostatniej z ludzkich swobód, wolności wyboru własnego stanowiska w obliczu konkretnych okoliczności. To coś, z czym wszyscy mamy problemy. Mamy bodziec, którego zazwyczaj nie kontrolujemy, a następnie mamy naszą reakcję, nad którą mamy pełną kontrolę, ale zazwyczaj zachowujemy się tak, jakbyśmy nie mieli żadnej kontroli nad naszą reakcją, a przecież gdzieś po drodze pojawia się wybór. Typowym przykładem jest stanie w korku. Zazwyczaj automatyczną reakcją na korek jest nasza złość i frustracja. Ale prawda jest taka, że nie musimy się wściekać na ten korek. Przecież nie mamy żadnej kontroli nad tym, czy trafimy na korek, czy nie. Ale mamy całkowitą kontrolę nad tym, jak się zachowamy w obliczu tego korka. Więc w obliczu tego korka możemy wybrać bezproduktywne denerwowanie się, co zazwyczaj większość z nas robi, lub możemy docenić ten czas i dobrze go wykorzystać, na przykład słuchając audiobooków lub ulubionej muzyki. Możemy też poukładać sobie myśli w głowie. Mamy dużo czasu, więc możemy go wykorzystać w sposób produktywny, niż zadręczać się niepotrzebnymi myślami, które skracają nasze życie. Ostatnią myślą jest cel. Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje. Książka wspomina o badaniu przeprowadzonym we Francji, w którym 89% ankietowanych uznało, że człowiek potrzebuje czegoś, dlaczego mógłby żyć. W innym badaniu blisko 8 tysięcy studentów uznało za swój nadrzędny cel odnaleźć w życiu cel i sens. Istotność celu łatwo można było zauważyć w obozie. Dopóki w kimś tlił się chociaż mały płomek celu lub nadziei, dopóty tliło się w nim życie. Wcześniej wspominałem, jak dla niektórych więźniów istotna była miłość i to właśnie ona trzymała ich przy życiu. To był ich ostateczny cel. Frankl opowiedział historię jednego mężczyzny, który wyznał mu, że w nocy miał sen. Przyśnił mu się koniec wojny i wyzwolenie z obozu, a miało to nadejść 30 marca. Niestety w miarę zbliżania się tej daty, z frontu nie dobiegały żadne informacje na temat pokoju lub końca wojny. 29 marca mężczyzna mocno się rozchorował. 30 marca zaczął majaczyć, po czym stracił przytomność. 31 marca już nie żył. Mężczyzna był już wcześniej wycieńczony i chory, ale to właśnie obrany przez niego cel trzymał go przy życiu. Frank wspominał również, że największa śmiertelność przypadała w Boże Narodzenie, ponieważ ludzie mocno wierzyli, że jednak uda im się spędzić święta ze swoimi bliskimi. Gasła w nich wtedy wszelka nadzieja, a z nią życie. Pamiętaj więc, znajdź w swoim sercu miejsce na miłość lub pasję. Miej dystans do siebie i do otaczającego cię świata. Pamiętaj, że nie masz kontroli nad bodźcem, ale masz pełną kontrolę nad swoją reakcją. I pamiętaj, że warto mieć sprecyzowany cel, który będzie cię napędzał do dalszych działań.